Moja pasja do gotowania to jest jakby taka pasja od małego. Gdzieś ja, będąc małym dzieckiem, obserwowałem mamę w kuchni. Bardzo to właśnie lubiłem, kiedy ona w niedzielę zwłaszcza przygotowywała obiad dla nas. Niedziela był takim czasem dla nas wszystkich. Wszyscy siedzieliśmy razem przy stole, razem ten obiad gotowaliśmy i to wspominam najmilej, bo rodzice też wtedy nie pracowali, dzień był wolny. Te poranki z mamą bardzo mi zapadły w pamięć i gdzieś później wraz z wiekiem jakby zacząłem sam gotować, eksperymentować. Był taki fajny okres w naszym życiu, moim i Rafała, że często zostawaliśmy razem w domu. Rodzice pracowali bardzo ciężko, żebyśmy spełniali nasze zachcianki i my zostawaliśmy w domu i gdzieś musieliśmy sobie sami jedzenie przygotować. No, bardzo dużo zabawy było przy tym. Takie właśnie nasze słynne spaghetti jedzone prosto ze stołu, z ceraty. Bo nam się nie chciało myć garów po prostu. Tak. Bo nie było zmywarki jeszcze, no to trzeba było myć naczynia po obiedzie, no to kto będzie mył? No ty, ja nie, ty, bo jesteś młodszy. Nie, to ja też nie będę mył, no to jemy bez talerzy. Tak, ale to było spaghetti z torebki, 200 ml wody, jedna torebka proszku. No to było nasze takie danie, prawda, przez chyba rok czasu jechaliśmy na tym, nie? No i jeszcze ser w panierce. Ja tak, i ser w panierce. Ser w panierce i zapiekanki, słynne zapiekanki w Prodiżu. To ja pamiętam, teraz mi się przypomniało, jak siedzieliśmy zawsze, pamiętasz Prodiż, ale jak był? Nie, jak był Prodiż, mieliśmy. No właśnie o tym mówię, no. Prodiż. No. I się siedziało przed Prodiżem i patrzyło się, jak ten serek tak skwierczy sobie. Bim, bim. Szyneczka z posłoną, masełko na tej bułce, genialne. Nie, no ale to gotowanie było jakby ze mną od zawsze. Ja zresztą, ja mam właśnie coś takiego, że jeżeli jestem zmęczony po pracy, odpoczywam w kuchni. Gotując, przyrządzając jakieś dania, bardzo, bardzo się relaksuję. I jakby to jest moja pasja, moje hobby. A teraz się przerodziło to w coś więcej.